Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie na U1 i wreszcie będziemy sobie tutaj cisnąć lochy. Dokładnie tak, jeżeli oglądaliście kilka odcinków temu, to wiecie, że robiliśmy tutaj wielką wymianę gemów, no i już mamy same czarne, duże gemy. Był event twierdzy, leciały oczywiście same duże gemy, więc wtedy dobrze to było pokopać. Oprócz tego tutaj bardzo dużo osób w gildii zrobiło sobie nareszcie salkę 15, więc te czarne gemy leciały naprawdę przyjemnie. No i właśnie dzięki temu mamy już same czarne, duże gemy i oprócz tego Kunegunda również ma same czarne duże gemy, więc no boost do postaci naprawdę mocny i myślę, że dzisiaj w loszkach to pokażemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również pisać w komentarzu, jak tam wasz idzie progresik na waszych postaciach, oczywiście jak one sobie radzą, chętnie sobie poczytam. No i dobra, chyba możemy tutaj zaczynać. Może żeby nie przedłużać za dużo, to przede wszystkim obejrzyjmy sobie, co tutaj się podziało, bo zadziało się naprawdę dużo. Przede wszystkim, jak widzicie, sporo portali, więc może od tego zaczniemy. Pooglądamy te portale. Powiem wam, że ostatnio idą naprawdę dobrze. Jestem wręcz zdziwiony, jak ten paladyn sobie radzi. Głównie tutaj po wymianie jakiejś broni, po wymianie właśnie tych gemów, te portale nam padają średnio co 2 dni, więc bardzo fajnie to wygląda. No i nareszcie jakoś, powiedzmy, ta postać zaczyna wyglądać. No brakowało tych czarnych gemów. Czarne gemy to jest naprawdę duży buścik do postaci. No i teraz będziemy czekać pewnie na koniec marca. Zgaduję, że jakoś koniec marca, początek kwietnia będziemy mieli Wielkanoc. No i będzie oczywiście legendarny loszek. No i wtedy przebierzemy się w legendarne itemki. No i też pewnie legendarne gemiki. Zaraz wam tutaj pokażę w ogóle środowiska, bo to też jest dość istotne. Ale dobra, zacznijmy może od tych portali. Niech to już będzie z głowy. No i dalej sobie jakoś tam przelecimy, co się w ogóle zadziało na tej postaci, bo może to też was ciekawić, bo jednak już chyba jakiś czas, jeżeli dobrze się orientuję, nie było w ogóle odcinka z tego paladyna, także chyba warto popokazywać, co tu się pozmieniało. Zobaczcie, 22 luty, 24 luty, potem mamy 26, 27, no i wczoraj, ja to nagram 2 marca, wy to dostaniecie pewnie 3 marca, także no te portale, tak jak mówię, średnio nawet tutaj jeden po drugim nam padł, no ale tak średnio co 2 dni nam padają, więc fajnie. O, tu w ogóle portal to jest Maguś, fakt faktem, no ale portal zrobiony na raz, ze 100% HP do zera zjechaliśmy na jednej próbie, więc to też bardzo fajnie. No i wczoraj 19:30 tutaj dobitka mieliśmy zwiadowcę, zobaczmy, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o siłę naszej postaci, no to oczywiście przede wszystkim te czarne gemy, to pierwsza sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że no wiadomo, był jakiś tam event golda, też staty też spuchły, teraz już mamy 2950 siły w podstawie, mamy też HP prawie 2950 w podstawie, więc nie wygląda to wcale tak źle. Boczków już tutaj nie ruszam, szczęścia tak samo nie. No i myślę, że dzisiaj jeszcze możemy sobie ulepszyć itemki. Sporo dostaliśmy oczywiście metalu, sporo dostaliśmy kryształu z tego Elevatora, teraz też będą paczki z jakimś tam metalem, kryształem. Dla was już są od dzisiaj, od tego, jak ten odcinek wlatuje w piątek, dla mnie będą od jutra, więc może tutaj delikatnie itemki poulepszamy, na przykład razy 8, czyli jeszcze plus razy 2 przed tym klikaniem lochów i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądać. Może nawet dalej nam się uda, ale na razie niech będzie razy 8 wszystko. Zobaczymy, jak to generalnie tam nam wyjdzie z tymi surkami. Dobra, tutaj jeszcze razy 8, no i tutaj razy 8, cyk. W ten sposób sobie to zróbmy i co? Zostało nam, no właśnie, kryształu to my mamy, żeby już zrobić na razy 10, bez w ogóle problemu, ale metalu nie mamy za dużo. Także może się na razie wstrzymam, niech to będzie razy 8, nie ma tragedii. No i oczywiście, jak nam dojdzie troszkę metalu, to sobie dalej poulepszamy. Brońka 26% runa, w ogóle w tych runach, no nieźle nam chyba idzie. Zaraz może na końcu pokażę wam topkę, zobaczymy, jak tam inni mają, jeżeli chodzi o bronię. Ale powiem wam, że naprawdę nieźle. Jak widzicie, już nam w końcu poleciała ta ostatnia platynka, więc już mamy komplet. Teraz w ogóle muszę zrobić reset, ale to już po odcinku. Mamy komplet i co za tym idzie, no teraz już się przestawiłem, powiedzmy, już nie wstaję tam w środku nocy i tak dalej, tylko teraz sobie kupuję te ulepszenia codziennie rano, w sensie ulepszenia, skipy. Skipy codziennie rano, bo już mi się nie chce po prostu wstawać, więc na pewno ten progresik zwolni, no ale tak czy inaczej nieźle. Aura 9, niedługo będzie 10, a ręka wygląda tak, tutaj no to nic się nie pozmieniało. Dzisiaj nowy czar nam w ogóle poleciał, no te czary mówię bardzo szybko, mamy tutaj, no mamy wszystko, co nam potrzebne tak na dobrą sprawę, z tego co widzę, wszystko mamy poulepszane.
No i właśnie, tutaj nam jeszcze dzisiaj poleciało dokładnie ten czar, czyli czy to nawet wczoraj było? Nie, chyba dzisiaj. Tak czy inaczej, no więcej grzybów podczas zadań możemy dostawać. Ja oczywiście to mam zaczarowane na swoim eku do awki. No i co dalej? Pupilki. To, co was ciekawi pewnie. Wczoraj zrobiliśmy sobie przejście pierwsze z tych, powiedzmy, ostatnich już. Jak widzicie, setnym rysiem pokonałem tutaj Jaduna na trenerze 11, więc o, teraz w ogóle nam się 12 zrobi. To wiecie co? Możemy to w sumie skipnąć. Tylko co ja tutaj mogę dalej budować. Trener 12, no to chyba ten przygodomat musimy. Tylko, że no będę go musiał odebrać. No ale jak nie mamy na następne serce niestety. Tutaj tak samo, chociaż... A może wrota sobie puścimy? Dobra, niech będą na razie wrota. Niech to tam leci sobie w tle. No ale mówię, na 11 trenerze pierwsze przejście, możemy sobie to obejrzeć. Jeżeli chodzi o ten mrok, też wam zapisałem. Sporo tych uników, dam razy 3, jak ktoś chce to może policzyć, i tak to widać. No ale udało nam się, nie wiem ile grzybów. Łącznie chyba nie więcej niż 50 na pewno, to było w ogóle na streamie wieczorem. Nie więcej niż 50 na pokonanie przedostatniego, czyli tego, i na pokonanie Jaduna, więc no nie było to jakieś giga trudne. Jeżeli chodzi o światło, to sobie zrobiłem przejście oczywiście z ptasia 9-4, to był chyba trener 10 albo 11, tak samo, bo tu chociaż 11 chyba. Bo to już było jakiś czas temu. No i też wam mogę tą walkę pokazać. No niestety, tutaj nam się nie udało iść. Oj, nie to. Nie udało nam się tutaj pójść w oko, więc musimy to przejście takie naokoło robić, że tak powiem. No ale tak czy inaczej nie ma tragedii. Światło nie jest dla nas jakiś giga. Patrzę tu w ogóle, czy się jeszcze wszystko dobrze nagrywa. Światło nie jest dla nas jakiś giga, powiedzmy, istotne, więc no trudno, jest jak jest. Tego paladona złapałem. No i już go sobie karmimy. Jeżeli chodzi o ziemię, no to oczywiście jesteśmy do tyłu względem mroku, przez to, że musieliśmy tydzień czekać na wykijadło, bo nie udało nam się go złapać w konkretny czwartek. Musiałem czekać tydzień na kolejny. Ogień wygląda tak w tym momencie, no i woda tak samo. Tutaj na razie nic nie klikam. Niech to sobie po prostu będzie. Dobra, lożki to wam zaraz pokażę, no ale w lochach się w sumie nic nie pozmieniało od ostatniego odcinka. Twierdza 15, salka jak widzicie 15, teraz lecę kwatery na 15, no i potem będę chyba leciał dalej twierdzę na kolejne poziomy. Mamy bardzo dużo tych surek właśnie z Elevatora. Jeżeli chodzi o podziemie, no to serce 13, trener 12, traktor 12, wrota teraz na 13, przygodomat 10, więc no nie ma szału powiedzmy. Gildyjka póki co top 2 udało nam się wbić, jeżeli chodzi o Elevator to jesteśmy top 3, no ale to wam jeszcze nagram pewnie jakieś podsumowanie Elevatora, jak już się to skończy. No i chyba tyle, chyba tyle tak na szybko, trochę się to pozmieniało, ale nie za dużo, chyba możemy zaczynać. Dobra, itemki poulepszane. Aha, jeszcze przed odcinkiem zmieniłem runki, w tym momencie mogę mieć maksymalnie 26% w broni, chyba jeszcze tego nie mówiłem. No i sobie poszukałem, tutaj jak widzicie mam jakieś bronie, zmieniłem u siebie na 26, bo miałem 25, tutaj u wojownika jest 25, Maguś ma 26, no i Kunegunda ma 25, więc no powiedzmy wszyscy mają to w miarę... jako tako jednakowo. Dobra, tu wszystko poczarowane, ok, lecimy do portalu, no i zobaczmy jak ten portal, to jest w ogóle wojownik, więc nie ma tragedii, chociaż czy my chcemy to oglądać, zobaczmy. O kurde, udało nam się go pokonać. Dobra, to obejrzymy w takim razie. Nie byłem tego świadom, ale chciałem to jeszcze zrobić przed lochami, bo może by nam się udało, no i faktycznie działa. Super, udało nam się go pokonać, więc jeszcze tam jakiś buścik powiedzmy do postaci. Bardzo długo będzie trwała ta walka. Zobaczcie, to jest przyspieszenie razy 3 i tak. Ale obejrzymy. Kto chce, to sobie może oczywiście skipnąć standardowo. Tak czy inaczej, zaraz zrobimy skana, bo specjalnie jeszcze nie robiłem tego skana, żeby no ulepszyć te itemki razy 8, żeby tutaj ewentualnie ten portal pokonać. No i po tym skanie sobie po prostu zobaczymy, co my tu możemy poklikać, ale może w sumie zanim my tego skana zrobimy, no już tu na pewno wieżę domknę, to już no myślę, że bez problemu, no ale dobra, zaczniemy od tornada, zobaczmy jak to tornado nam będzie padać. Dokładnie, mamy 323 poziom, tutaj mamy jakąś klatę, może ja to posprzedaję na razie, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać, ale na razie niech będzie sprzedaż i okej, ciśniemy. Tam mieliśmy jakieś blokady, tam mieliśmy jakichś wojowników, no ale teraz zobaczcie, no pada to świetnie, w ogóle już tu bardzo często po awce się załapuje do top 30 tego serwera, więc no mówię, nareszcie ten paladyn, już to mówiłem w ostatnim odcinku, zaczyna jakoś wyglądać, no i już tu jesteśmy bliżej niż dalej. Jeszcze nie podjąłem decyzji, kiedy chcę zacząć stopować lochy, bardzo możliwe, że będzie to ten 360 poziom.
patrząc na to, jak nam idą runki, patrząc na to, jak tu będzie ogólnie progres wyglądał, no niestety, na Łowcy Demonów mieliśmy problem dobić ten 375, kto nie widział wczorajszego odcinka, to polecam, bo był, no, nieskromnie powiem, że niezły, jeżeli chodzi o klikanie lochów. Tak czy inaczej, no mówię, tutaj w sumie, tu mamy w ogóle zadychę, to muszę zostawić, ale teraz tak, dobra, no sprzedam najtańsze i może to za piątkę niech będzie, że sobie zostawimy. Więc no, jak na Łowcy Demonów był problem bez tych maksymalnych runek, no to tutaj myślę, że na Paladynie tym bardziej będzie problem, więc chyba ten 360 dobijemy. Tornado to zakładam, że w ogóle zostawię na jakimś 486 czy coś takiego, żeby już tutaj nie dopychać i może na 360 zaczniemy sobie te lożki stopować, a potem jak już będziemy mieli możliwość, to oczywiście zamknę jeszcze dodatkowo Esteros. Oprócz tego zamknę sobie tam tego 10 w 13 piętrze w mroku, żeby po prostu połapać te pupile. Taki jest plan, no ale zobaczymy, wiadomo, jak to wyjdzie. Dobra, no troszkę nam padło tych tornad, jeszcze tu troszkę statystyk sobie dobijemy dzięki temu. Natomiast no nie wiem w sumie, bo tutaj mamy tych nietoperzy, nie? To są zazwyczaj takie bloki, powiedzmy. Oni nie są wcale tacy łatwi do ubicia, no bo tu jest, wiecie, wojownik po wojowniku, każdy mocniejszy od drugiego. To dobra, to na razie stop, coś tam żeśmy sobie wbili i lecimy teraz do zwykłych lożków. W ogóle możecie się zastanawiać, co to jest za ptaszek tutaj w lewym górnym rogu ekranu, w lewym górnym rogu mojego też awatara, mojego profilu, powiedzmy. To jest to oznaczenie, które weszło w ostatniej aktualizacji, czyli oficjalny twórca treści. Jak ja tutaj jestem na swoim profilu, to tego nie widzę, natomiast jak wy mnie wyszukacie na jakimś serwerze, powiedzmy, no na przykład niech będzie to w topce, czy tam w gildii, poczekajcie, o, na przykład tutaj mamy Japczana, on ma, dokładnie, to musiało zostać, z tego co wiem, ustawione manualnie, nie tak, że od razu weszła aktualizacja i to już było, natomiast teraz jak takiego twórcę treści sobie wyszukacie w rankingu, w jakiejś gildii, w gildii to chyba też działa, zobaczmy w ogóle, czy my tutaj kogoś mamy, powinniśmy mieć, o, Derafin na przykład, tak, dokładnie, w gildii to też działa. Jak sobie taką osobę wyszukacie, to tutaj, gdzie było to wolne miejsce, to macie taki znaczek, że jest to creator, no i jak najedziecie, to jest napisane oficjalny twórca treści związanych z grą Shakes and Fidget, więc teraz jesteśmy oznaczeni, teraz już nie ma wątpliwości, kto jest faktycznie twórcą, kto współpracuje z Shakesem, a kto na przykład, nie wiem, wygrał gdzieś awatar i nie jest żadnym youtuberem, streamerem, ani nic takiego, nie? Teraz już nie będzie z tym wątpliwości, natomiast no ja tego nie widzę, bo ja w tym miejscu mam klepsydry, ale za to widzę właśnie tutaj w lewym górnym rogu, jak sami widzicie. Dobra, nieważne, robimy skana. Może jeszcze wrócimy do tego tornadka, ale to później. Na razie sobie zrobimy skana i poubijamy to, na co faktycznie mamy fajne procenty, a mamy nadzieję, że troszkę tych lochów będzie, no bo jednak, no sami wiecie, jak to wygląda. Dokładnie. Uświęcona tradycją szkoła magii, strażnik złotego jaja, 45% wojownik, lecimy do niego. To jest tylko formalność, pyk, dobra. Rzeźnik z mieszkania obok, dom strachów, to jest tutaj, to możemy w ogóle chyba zamknąć, zawsze to nam jakieś staty dojdą, to jest mag, przepraszam, no i ten raczej też nam padnie jako zwiadowca, tak mi się przynajmniej wydaje, no i mówię, dzięki temu dostaniemy sobie osiągnięcie i jakieś tam dodatkowe statystyki, no i pad, cyk, okej, mamy jakąś brońkę, zobaczmy, minus 86, no on miał, o, właśnie o tym osiągnięciu mówiłem, on miał bardzo niski poziom, więc nie ma co się dziwić, że ta broń dość słaba, ale będzie do kibelka, nie ma co narzekać. Dobra, dodamy w ogóle może te statystyki jeszcze. W sensie tego golda zużyjemy. Okej, okay, czyli to sobie zamknęliśmy. Nie wiem, czy tutaj dalej pocisnę. Może tego Hagrida też byśmy zrobili. No, tam co chwilę bliskie próby. Ale nie ma co cisnąć tego, na co nie jesteśmy pewni. Bo to może, wiecie, może tak być. O, 13 piętro. To jest to, co ja chcę ubić. 19,5% na licho piekielne swoją drogą. No kurde, długo czekałem z tym odcinkiem. Mogłem to nagrać szybciej. No i cygi. Mamy 324 level. Okej, okay, i mamy brońkę. Ona nam daje 26. Więc to jest bardzo dużo, natomiast bardzo słaby rozrzut i chyba nie chcę jej wymieniać. Tutaj może zmienimy, wiecie, no tutaj też ten rozrzut jest lipny, ale lepiej to dać Barbarowi. My tą broń sobie jeszcze tam zdążymy wymienić pewnie za kilka dni, natomiast jeżeli chodzi o rozrzut, no to bardzo, bardzo słaby po prostu, nie? Tego nie mamy ulepszonego, to możemy w sumie już dzisiaj wrzucić do kibla, żeby było z głowy. No, tak myślę. No 26 jak na broń wojownika to jest dużo, nawet bym powiedział, że bardzo dużo, ale nie ma co, skoro taki lichy rozrzut. Dobra, to nam padło, możemy w sumie obejrzeć, bo to jest taki ciekawszy loszek i on nam daje sporo. Zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś, no też nie bardzo, Kunegunda, no Kunegunda tu myślę, że troszkę podziałała, zobaczmy.
No, zobaczcie ile uników, bo na tutaj dziubie co prawda nie były to kryty, teraz trochę krytów, ale zobaczcie, no Kunegunda tutaj pięknie. To jest to co nam będzie tyłek ratać na tym paladynie, to jest właśnie Kunegunda niestety. Tak to działa, tak to wygląda. Okej, lecimy dalej, no i my go tutaj dobiliśmy, chociaż ledwo, ale udało się i 300 milionów expa zainkasowane. Dalej, wieża, tak samo, 19%, no właśnie, to jest to co wam mówiłem, cyk, pierwszy grzybek, no i wieża nam padła. Mamy coś dla wojownika, zobaczmy, plus 29, runka nawet spoko, ale pancerza trochę tracimy, no chyba rozmontowanie, chyba nie ma co. No i teraz, zobaczcie, tutaj to w ogóle też zauważyłem ostatnio, to co nam w ostatniej aktualizacji doszło, tak samo jak to oznaczenie content creatora, tak samo tutaj mamy w wieży oznaczenie ile dostajemy w tym momencie procent do premii w złocie za misję. No i dobra, i teraz mamy setną wieżę, no i cyk, dwa grzyby, 99 i setna wieża padło. Mówię, żałuję, że tak późno ten odcinek nagrywam, bo jednak troszkę się tam jeszcze, wiecie, golda zmarnowało przez to, że ja się wstrzymywałem, no ale nie chciałem tego robić poza odcinkiem, miałem też jakieś tam inne nagrania do zrobienia, więc no niestety musieliśmy poczekać, ale grunt, że nam to padło, wieża zamknięta, pięknie, kolejne osiągnięcie wpadło. Teraz mamy tak, siedziba główna firmy Playa Games, 1,24% na piekielnego Petera, to jest strefa światła i to jest ten, dokładnie, no ponad 1%, to jest jeszcze, myślę, że do ubicia, to jest jeszcze takie, no ponad 1% można próbować, dlaczego by nie. Natomiast jak tak patrzę, to mamy tak, trzecia liga superbohaterów 0,21, karuzela z idorami 0,10, to już oczywiście mówię po tym, upiorny jeźdźca jeźdźcy 0,04, na Tora mamy 0,01, na karczmę mrocznych sobie powtórów 000, na Cerbera 000, no i reszta to jest not possible. Steros nam się niestety nie odblokował, w dalszym ciągu not possible, nic nam tutaj nie wzrosło, także no kurczę, no zobaczymy, nie wiem, powiem wam, że liczyłem na więcej, ale to oczywiście jeszcze nam zostaje 13 piętro, tam mamy teraz maga w tym roku, bardzo możliwe, że ten maguś też nam padnie, ale najpierw ubijemy to, co nam pokazało. O, dokładnie, już mamy 3-2-5, równiutki w ogóle 3-2-5, zobaczcie, 2 miliony ponad level. Także bardzo ładnie, dostaliśmy tutaj w ogóle coś, to jest zadychę, ale daje nam plus 35, wiecie co, ja to sobie chyba podmienię, tak myślę, tylko będę musiał runkę zamienić, ale plus 35 to już jest sporo, no już się tu musimy przebrać znowu, na ostatnim evencie epickim się nie przebierałem, ostatnio co tam było, wiecie, start elevatora, głównie się na tym skupiliśmy i tak dalej, natomiast no myślę, że musimy się tutaj już powoli poprzebierać, żeby coś dalej pchnąć. Dobra, tego nie czarujemy, tego nie... to musimy zaczarować, bo to żeśmy sobie podmienili, no i tyle, tutaj mamy do, bo to są, wiecie, itemki do eku od awki, myślę, że każdy rozumie, buty mi nie są potrzebne, piwko jest do awki, a reszta jest dobrze zaczarowana. Dobra, no robimy jeszcze jednego skana, zobaczmy, czy nam się coś tam odblokowało i jak to tutaj teraz wygląda. Myślę, że ten magoś w 13 piętrze to jeszcze powinien na luzie nam paść. Dokładnie, na niego mamy 20%, okej. No to to nam jeszcze ładnie padnie, cyk, wróżek Henryk, 20%, ile grzybków tutaj? No dawaj, dawaj, pięknie. Oj, chyba kolejna broń? Dokładnie, ej, jak te bronie lecą. Proszę, jakaś dobra. O, proszę bardzo. Ty, a, ja jej nie mogę ulepszyć. No nie, zapomniałem o tym. A to jest w ogóle z mroku? Tak, to też jest z mroku. Dobra, to ja i tak bym nie mógł ich podmienić, bo to były z mroku, nie? Ja bym stracił surki. Jezu, taka dobra broń. 34 średnie, 980 górny. No nic, no musimy się tu na evencie epickim przebrać. Nie wiem, czy teraz będzie event epicki. Teraz na pewno będą epiki z kości i z zadań. To może też coś tam nam da, ale nie wiem jak ze zwykłym eventem epickim, ale musimy się tu koniecznie poprzebierać, no bo te itemki widzicie, że już troszeczkę nie domagają, że tak powiem. No dobra, no tutaj tylko plus 8, no niby rozrzut większy, ale chyba nie będziemy już zmieniać, bo znowu by trzeba runkę zamieniać. Trudno, zobaczmy. Nie oglądaliśmy chyba piekielnego Petera, to go sobie obejrzymy. Aha, i tej rozczłonki nie obejrzyłem. Nie obejrzałem, to też możemy w sumie obejrzeć, żeby już tak, wiecie, żeby wszystko było ładnie pokazane. No bo rozczłonka to jest jednak, no fakt faktem, jeden grzybek na to poszedł, ale to jest jednak, wiecie, no zamknięcie wieży, to jakieś tam minimalne osiągnięcie jest. Dobra, Barbar ćwiartkę tylko zabrał, maguś też nie za dużo, 115 milionów i zobaczmy ile Kunegunda tutaj zabrała, ze 115, tak jak mówię, milionów. Na Hagrida mamy jeszcze 4,85%, na gruboskórnego Gerta mamy, o, Kunegunda sporo, na gruboskórnego Gerta mamy 0,65, to jest maguś, to jeszcze jego może pociśniemy, no i zobaczymy jak to dalej wyjdzie, nie wiadomo.
No ale dobra, to jeszcze obejrzymy. No tu wojownik, więc ta walka taka sobie. No i dobra, wróżek Henryk, to możemy razy dwa. To jest maguś, więc raczej walki nie będą jakieś długie. Barbar i Mariuszek po jednym krycie i po jednym zwykłym. Kunegunda dwa kryty i jeden zwykły. No i my tutaj dwa krytyki, dokładnie. No nie było to zbyt trudne, nie ma co ukrywać. No i dobra, teraz mamy chyba kolejnego wojownika, dokładnie. No i zobaczmy, czy ten dymik majciarz by nam nie padł. Wydaje mi się, że jego jeszcze może zrobimy. Może na tym czwartym magu się dopiero zablokujemy. No niestety 13 piętro to jest to, że my tutaj, no teraz to wymieniliśmy te gemy, więc tutaj ten początek porobimy ładnie, dokładnie. 3, 2, 6 lewe. Natomiast no im dalej, tym powiedzmy oni są trudniejsi. To już tak nie poleci, powiedzmy, jeden za drugim. Okej, tu nam daje sporo i tu nam daje nawet plus 10. Dobra, to ja mogę Kunegundzie to wymienić, bo nie muszę runki zamieniać, więc to jest jak najbardziej okej. W ten sposób cyk, no i dobra. Co teraz? Teraz Hagrid. Tam jeszcze w ogóle wyprzedziliśmy to 13 piętro, bo nie sprawdzałem na niego procentów. Teraz mamy Hagrida, prawie 5%. No on raczej też nam pada tutaj dość szybko, wydaje mi się. Też dokładnie powinniśmy to zrobić. Teraz mamy Psyriusza Borka. O, proszę bardzo, raz sobie kliknąłem, żeby tylko sprawdzić. No i Psyriusz Bork też pokonany przy okazji. I mamy kolejną, powiedzmy, odsłonę Szkoły Magii odblokowaną. Tutaj mamy jakieś buciki, zobaczmy. Plus 25, tracimy troszkę pancerza, to chyba nie ma co. No to mogę do kotła, skoro już Wiedźma chce, to niech będzie. Możemy zostawić w razie czego troszeczkę golda, niech to tak wygląda. No i dobra, i co? I teraz ten gruboskórny Ger. No to już są małe procenty, tu już na niego raczej będzie ciężko, żeby go ubić. 0,65, no ale jakieś tam są. Jakby nam siadły kryty, to bardzo możliwe, żebyśmy sobie tutaj jako tako no, pokonali go, nie? Tylko to mówię, on nie może nam dać krytów, on nie ma za dużo HP, no my tutaj myślę, że ze 3 kryty może z górnego rozrzutu i to by padło. Dobra, 0,65%, pięknie. I kolejne buty, które możemy oddać do kotła. Ej, super, bardzo dobrze to dzisiaj idzie, fajnie ten paladynek sobie radzi. Mamy 2,950 HP już oficjalnie, no i teraz będziemy sobie lecieć w oczywiście siłkę. Dobra, teraz tak, tego nie oglądamy, zobaczmy tego dymika majciarza, bo to w sumie jestem ciekaw. Barbar za wiele nie zrobił, maguś dwa kryty, więc spoko, 78 milionów. Okej, no Kunegunda ponad chyba około 35 milionów zbiła, no i my tu go ułoimy tymi krytami, powiedzmy. No i na koniec 11,5, fajnie, dobra. I teraz możemy jeszcze tego gruboskórnego Gerta. To będzie dość szybka walka. Pierwszy kryt on zwykły, drugi kryt on zwykły. No i dokładnie, mówiłem, trzy ciosy musimy zadać, wszystkie krytyczne. Ten drugi nawet dość słaby, no ale grunt, że siadło i mamy prawie 327 level. Pięknie. Dobra, robimy kolejnego skana. Tak jak wam mówiłem, trochę tu szybko, ale nie chcę, żeby kolejny odcinek... O kurcze, ty, my na tego maga kolejnego w 13 piętrze mamy 5%. Ej, to ja myślałem, że już się na nim zatrzymamy, a tu 5%. Dobra, to wbijamy 327. Potem mamy na tego Snape'a, który nam się odblokował, cyk. Od razu obejrzmy to sobie. Na tego Snape'a też mamy 17%. Tu możemy razy 2, okej. Barbar, dwa kryty, jeden zwykły. Maguś kryt i zwykły. Kunegunda kryt. Dwa kryty Kunegunda z tego co widzę, no i my go musieliśmy tylko dobić. Okej, ej, ten paladyn z tymi magami, powiem wam szczerze, że sobie bardzo dobrze radzi, o dziwo. O Jezu, jakie buty dobre, dawaj mi to. Pięknie, pięknie, Barbarek się tu troszkę ubierze, tylko musimy niestety runkę zamienić. Czy ja nie mam tej runy 6% gdzieś tutaj? Nie, ja ją chyba zużyłem, a nie, tutaj mam 6%. Dobra, to wymienimy na tą, powiem wam. Skoro i tak musimy wymienić, dlatego że, no wiadomo, 3% a 6% to jest różnica. Okej, super, super. To też na pewno z tymi magami pomaga, że my mamy od samego początku te czary wszystkie, nie? Mamy na broń, mamy na rękawice. No to bardzo pomaga i nami pachołkom, wiadomo jak to wygląda. Dobra, czyli jeszcze tego możemy sobie pokonać. To jest tak samo maguś, tak jak mówię, 17%. Także on też nam tutaj, myślę, że pada dość sprawnie. No dawaj, dawaj. No kurde, 17%, okej, mamy to. Nic nam z niego nie poleciało, nie oglądamy go. No i co? Potem mamy tą trzecią ligę superbohaterów, 0,28%, Karuzea z idolami 0,13%, no i dalej, tak jak wam mówiłem wcześniej, więc zrobimy jeszcze jednego skana, zobaczmy. Podobijamy to, co możemy podobijać i na sam koniec pójdziemy jeszcze w tornadko, a nuż się uda, może jeszcze coś... No ale już nic z tego co widzę. Na 13 piętro mamy 0,14, więc zobaczcie, na czwartego było ponad 5%, no ale to był maguś, a teraz mamy tylko 0,14 już na tego.
Jeżeli chodzi o trzecią ligę superbohaterów, to mamy 0,33, no i w dół, nie? Tak jak mówię, to są nasze najwyższe procenty w tym momencie, 0,33%, z czego no to nam nie da za dużo expa, więc w ogóle nie ma co tego sprawdzać. Dobra, czyli SF Tulsik już nam się raczej dzisiaj nie przyda. Myślę, że i tak progres naprawdę zacny, 327 level. No i teraz pójdźmy sobie jeszcze do Tornada i zobaczmy, czy może to Tornado nam jeszcze padnie. Może tutaj tego Golda już wydamy, chociaż to tylko jedna stata, ale niech będzie. No i zobaczmy, czy może się jeszcze jako tako przebijemy na sam koniec przez tych nietoperzy, żeby może jakiś, nie wiem, 3-2-8 wbić albo coś takiego, byłoby na pewno miło. Natomiast no... musi najpierw nam to jako tako popadać, a tu zobaczcie, że my mamy 3,85, to jest nietoperz, potem, o dobra, on nam jeszcze padł, no i zobaczcie, potem kolejni to też są nietoperze niestety, tak to wygląda. Teraz mamy, o, jakiś pierścionek za prawie dychę, no dobra, to tego sprzedamy, damy jeszcze tutaj punkcik, no niestety, to też boli, że no najlepiej by to było robić na evencie wiedźmy, ale z drugiej strony myślę, że nie pokonamy jakoś giga dużo tych tornad tak czy siak dzisiaj, więc raczej nie powinniśmy jakoś bardzo dużo stracić. O dobra, to jest ostatni nietoperz. Okej, no proszę, padnij. I nie wiem, jak to później wygląda, ale mam nadzieję, że potem... Ile on ma statystyk? 31 tysięcy, prawie 41, około. Dobra, zobaczymy zaraz, jak nam się kolejny pojawi po tych nietoperzach. Te nietoperze, mówię, to jest taka seria i to są raczej takie bloczki, że tutaj ciężko to przejść, ale jak się nam uda, to może tego tornada jeszcze trochę pociśniemy, może na jakieś 400+, albo coś takiego. Na pewno byłoby miło. No ten level jeszcze dobić. 3-2-8, żeby już sobie zacząć powiedzmy dzisiejszą mawkę i całą resztę z tym właśnie wyższym levelem, na pewno to by było przyjemne. O, no i zobaczcie, i ten ma o wiele słabsze statystyki. To co wam mówiłem, no jak pokonamy tą serię nietoperzy, to teraz już na pewno pójdzie nam fajniej z górki. Okej, tu nam jakiś maguś padł, teraz mamy wojownika, ale on też jest jeszcze słabszy od tych nietoperzy, więc jak oni nam padli, to i on nam padnie. No i zaraz tutaj będzie ten wymarzony 328 level, że tak powiem. Może nie tyle co wymarzony, ale no taki cel na odcinek, powiedzmy sobie założyłem. Chociaż nie, na odcinek nie miałem żadnego celu. Na odcinek chciałem po prostu poczyścić to, co już mogłem poczyścić, żeby tutaj nie tracić na co dzień expa, golda i tak dalej, zawki, żeby to robić na wyższym levelu. I tak to mogłem już zrobić praktycznie w poniedziałek albo wtorek, więc troszkę tutaj poczekałem do tego czwartku, no ale tak czy inaczej lepiej późno niż wcale. No i zobaczmy dalej. Okej, tu nam jeszcze popadali, mamy znowu jakieś rękawice, troszkę golda nam tutaj wypadło, więc niech to będzie w siłkę. No i dobra, teraz mamy magusia i dokładnie 328 level, kolejny maguś, teraz mamy jakiegoś wojownika, no może się uda jeszcze tą 400 przebić. Ten wojownik też jest słabszy od nietoperzy, więc on też pada na 100%. Myślę, że nie powinno to nam zająć jakoś dużo czasu, żeby go pokonać, tą wściekłą duszę. No, dawaj, dawaj, proszę cię. 363 level, no trochę ekspadają, nie? Ale tutaj z samego tornada jeden pełen level wbić, no to nie takie proste, tak mi się przynajmniej wydaje. Raczej ciężkie, ale dobra, on jeszcze padł. No niestety kolejny wojownik, więc no troszkę nam tu utrudniają, żeby to 400 tornadko przebić, ale widzę, że on też ma słabsze statystyki aniżeli tamci wojownicy, więc on też padnie, jak jeszcze trochę poklikam. No zrób to 400, żeby to już było tak okrągło. Ja mam jakąś manię w ogóle z tymi okrągłymi liczbami, jeżeli chodzi o Shakesa, także musicie mi wybaczyć, no okrągłe serwery, okrągłe statystyki. Dobra, teraz maguś, no i cyk, i przebiliśmy 400 tornadko. Możemy do kolejnego wojownika, bo tu mamy, widzę, jeszcze maga, więc on padnie. Kolejny mag, teraz zwiadowca. No i teraz wojownik, on ma... O, ten wojownik nam jeszcze padł. Ale dobra, tu jest kolejny wojownik, już zdecydowanie silniejszy, patrząc na statystyki, o wiele więcej HP. Dobra, czyli coś tam dobiliśmy, coś tam zrobiliśmy. Fajnie, fajny progresik. Ja osobiście jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Jesteśmy na górze gildii jako paladyn w miarę, więc to też fajnie wygląda. No i co? I teraz sobie zobaczmy topkę na sam koniec tego odcinka, żeby się zamknąć jako tako w pół godzinki. Zobaczmy, dobra, Namo po raz kolejny 337 level. No ziomek jest niemożliwy. Ziomek ma itemki, widzę, że razy 8, razy 9. Gemiki też ma po 300, powiedzmy średnio 80. A ile my mamy? No tak 320 średnio, no właśnie. To też trochę na tych gemach tracimy. Może sobie tam delikatnie kopalnię podbił albo coś takiego. No i podstawy, 3000
4150, zobaczcie, ma tych podstaw średnio, no tak 200 więcej około, nie, na sile i na HP, więc łącznie 400, no Namo jest niemożliwy, znowu 9 leveli, tyle dzisiaj leveli wbiliśmy, a Namo i tak nam na 9 leveli jeszcze ucieka, ale trudno, no to jest zdecydowanie top 1 paladyn, no nie wiem, straszny wariat, bardzo mocno tutaj ciśnie, ale ładnie, ładnie, gratulacje, fajnie, że taki mocny paladyn się trafił na tym serwerze, mamy Thomasa Andersona 3-3-2, bo ja tu oczywiście głównie się skupiam na paladynach, jak wy sobie chcecie obczaić całą topkę, to możecie zatrzymać film, nie? No najwyższy level w tym momencie to już jest 350, także tu w ogóle tracimy do niego ile? 22 levele, tak? Jak dobrze liczę, więc no tym bardziej to jest chyba teraz najwyższy level na serwerze, tutaj mamy 3-4-8, także no 7 od początku praktycznie tego serwera top 1 levelowo. Dobra, jeżeli chodzi o paladynów 3-3-2, tutaj mamy 3-2-5 Maximusa i chyba tyle, jak tak patrzę. A, tu mamy jeszcze, ale to 3-2-4, 312 jakiś, 3-2-2. No dobra, to można powiedzieć, że jesteśmy top 3 levelem na tym serwerze, jeżeli chodzi o paladynów. No nie ma tragedii, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu Namo totalna deklasacja, do Andersona nam tak dużo nie brakuje. No i reszta tam jakieś ma niższe poziomy, jak tak patrzę. Więc generalnie nie wygląda to wcale tak źle. Tak się prezentuje topka, topka gildyjna, wskoczyliśmy na top 2. Natomiast nie wiem jak, tu mają średni 320, my mamy 314, jakoś tam nam się udało, no i tutaj Poena, jeżeli chodzi o gildię, zdecydowane top 1. Twierdzę nieważne, pupilki chyba też nie bardzo ważne. Mamy 69, tu najwięcej mają po 74, ale już nawet nie patrzę, czego mi tam brakuje, czego mi brakuje to połapy, tu jest jakby oczywiste. My to serce mamy 13, no ale tu już jest sporo 15, raz, 2, 3, 4, tu 5, 15, 6, 7 z tego co widzę. No i chyba 7, jak tak patrzę. Okej, to może nie tak dużo tych 15, no ale już troszkę osób te 15 serce ma. Dobra, i chyba tyle, chyba wszystko. Zamkniemy się prawie w pół godzinki, troszkę dłużej. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Chyba wam wszystko pokazałem, to co chciałem. Mam nadzieję, że progresik ładny, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Ja wam, tak jak mówię, dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie oczywiście subskrybować przede wszystkim dzwonem, zostawiać kciuka w górę pod tym filmem, no i pisać w komentarzach, jak tam wasz progresik na postaciach. Dzięki ślicznie raz za uwagę, raz jeszcze dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!